W latach 90. Serie A była najlepszą ligą świata, co znajdowało swoje potwierdzenie w europejskich pucharach. Wygranie Scudetto miało zdecydowanie większy prestiż w skali europejskiego futbolu niż jest obecnie. W 2000 roku dokonało tego Lazio, które zdobyło tytuł na swoje stulecie. Zapraszam na opowieść o najlepszym sezonie Lazio w historii i życzę miłego oglądania. Lazio przegrało walkę o Scudetto w sezonie 98-99 na jego finiszu. W przedostatniej kolejce podopieczni Svena Jorana Eriksona zremisowali z Fiorentiną na wyjeździe. AC Milan rozbił Empoli na San Siro 4-0. Dzięki temu Rossoneri wyszli na pierwsze miejsce w tabeli, z przewagą jednego punktu nad Lazio. W ostatniej serii spotkań oba zespoły wygrały solidarnie po 2-1. A to oznaczało 16. tytuł mistrzowski dla Milanu, który zbiegł się z jubileuszem stulecia mediolańskiego klubu. Nieudaną końcówkę ligi Bianco Celesti częściowo zrekompensowali sobie triumfem w ostatniej edycji Pucharu Zdobywców Pucharów. Na Villa Park w Birmingham Rzymianie pokonali Majorkę 2-1. Częściowo zrekompensowali, gdyż prestiż tych rozgrywek mocno podupadł po powołaniu do życia Ligi Mistrzów. Wystarczy wspomnieć, że w ostatniej edycji Pucharu Zdobywców Pucharów w ćwierćfinale grały takie zespoły jak Panionios, Valerenga i Vartex. Brak mistrzostwa Włoch, gdy było ono na wyciągnięcie ręki, był szokiem dla właściciela Lazio, Sergio Canalottiego. Szef koncernu spożywczego Ciro postanowił sprzedać do Interu Cristiana Vieriego po zaledwie jednym sezonie spędzonym na Stadio Olimpico. Włodarze Interu zapłacili za Vieriego równowartość 40 milionów funtów, co z biznesowego punktu widzenia było korzystne dla Lazio, gdyż rok wcześniej przyszedł on do tego klubu z Atletico Madryt za około 25 milionów funtów. Transfery za takie sumy obecnie na nikim nie robią wrażenia, ale 20 lat temu wywołało to konsternację wśród kibiców Lazio. Jeden z nich, 25-letni Elio Di Cristofalo, popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. W liście pożegnalnym napisał: "Addio, nawet nie wiem dlaczego jeszcze żyję. Lazio sprzedało Vieriego za 40 milionów. Tyle pieniędzy za jednego piłkarza, ale pieniądze to nie wszystko w życiu." Wydarzenie to wywołało szeroko zakrojoną debatę we włoskich mediach, dotyczącą rosnących pieniędzy w zawodowym futbolu. Gdy sytuacja nieco się uspokoiła, Canalotti postanowił wzmocnić drużynę, wydając duże pieniądze. Do Lazio dołączyło 3 Argentyńczyków: Diego Simeone z Interu oraz Nestor Sensini i Juan Sebastian Veron z Parmy. Tego ostatniego Eriksson prowadził już wcześniej, gdy obaj panowie spotkali się w Sampdorii. Ponadto doszli Simone Inzaghi z Piacenzy i lekko podstarzały Fabrizio Ravanelli z Marsylii. Dwaj ostatni wzmocnili konkurencję w ataku. Wspomniane transfery miały dać Scudetto w sezonie 1999-2000, kiedy rzymski klub obchodził stulecie. Okazją do przetestowania nowego zaciągu było spotkanie o Superpuchar Europy z Manchesterem United. W 35. minucie meczu Marcelo Salas otrzymał długie podanie od Giuseppe Pancaro. Uderzył mocno, zaskakując Raymonda van der Hała. Jak się później okazało, był to jedyny gol w meczu. Canalotti mógł świętować kolejne europejskie trofeum i z optymizmem patrzeć na dalszą część sezonu. Trener pokonanych, Alex Ferguson, przyznał po meczu, że po tym, co zobaczył w spotkaniu Superpuchar Europy, uważa, że Lazio może wygrać Ligę Włoską. Mecz ten sędziował polski sędzia Ryszard Wójcik. Lazio dobrze weszło w nowy sezon Serie A i wygrało 3 z 4 pierwszych spotkań. W 5. kolejce rozegrano jeden z najbardziej szalonych meczów w sezonie. Bianco Celesti podejmowali AC Milan. Gdy w 38. minucie Marcelo Salas zdobył bramkę na 3-1 dla gospodarzy, wydawało się, że Rzymianie mają ten mecz pod kontrolą. Nic bardziej mylnego. Andriy Szewczenko uszczelił hat-tricka i to Lazio zmuszone było gonić wynik. Strzelaninę zakończył Salas w 72. minucie, ustalając wynik końcowy na 4-4. Canalotti mógł być zadowolony z formy zespołu w pierwszej części sezonu. Sen z powiek spędzało mu jednak zachowanie kibiców. Na meczu z Bari tifosi Lazio wiesili baner "Onore alla Tigre Arkan". Był to gest upamiętniający niedawno zamordowanego serbskiego zbrodniarza wojennego Željka Raznatovića. W kolejnym meczu u siebie przeciwko Parmie trzej zawodnicy przeciwnika, Lilian Thuram, Usman Dabo i Saliu Lassisi, zostali znieważeni rasowo. Sergio Canalotti potępił zachowanie fanów, ale według opinii wielu klub nie zrobił wystarczająco dużo, aby takie zachowania nie powtórzyły się w przyszłości.
W lidze jak burza szedł Juventus, który w marcu na 8 kolejek przed końcem sezonu miał aż 9 punktów przewagi nad Lazio. Wydawało się, że drużyna Ancelottiego nie wypuści mistrzostwa z rąk. Tak przewidywali praktycznie wszyscy eksperci, jednak jak się później okazało, wyścig po Scudetto dopiero nabierał tempa. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Juve miało przed sobą serię trudnych meczów. Pierwszym z nich był pojedynek z Milanem na San Siro. Mecz zakończył się zwycięstwem Rossoneri 2-0, po dwóch trafieniach Andrija Szewczenki. Lazio w tym samym czasie szukało punktu w derbach Wiecznego Miasta przeciwko Romie. Początek meczu był fatalny dla biancocelestich, którzy już od trzeciej minuty przegrywali po golu Vincenzo Montelli. W poprzednim meczu tych drużyn Montella zdobył 2 gole. Giallo Rossi wygrali ostatecznie 4-1. Jednak nie tym razem. Lazio pozbierało się do kupy i już w pierwszej połowie wyszło na prowadzenie. Najpierw wyrównał Pavel Nedved, a 3 minuty później gola z rzutu wolnego zdobył Juan Sebastian Veron. Lazio dowiozło zwycięstwo do końca i zmniejszyło przewagę Juventusu w tabeli do 6 punktów. Tydzień później Rzymianie mieli szansę jeszcze bardziej zbliżyć się punktowo do starej damy, gdy na Stadio delle Alpi dwaj najpoważniejsi pretendenci do tytułu spotkali się w bezpośrednim meczu. Zarówno Eriksson, jak i Ancelotti wydawali się nieco rozkojarzeni, jakby nagle uświadomili sobie wagę tego pojedynku. Mecz nie był porywający, delikatnie rzecz ujmując. Pomimo prób Zidana, Davidsa i Del Piero, Juventus nie był w stanie przełamać defensywy Lazio. Ciro Ferrara z Juve został wyrzucony z boiska w 64 minucie, w konsekwencji drugiej żółtej kartki. To ułatwiło sprawę Lazio, które 2 minuty później zdobyło zwycięską bramkę po uderzeniu głową Diego Simeone. Po tym meczu przewaga Juventusu stopniała do 3 punktów. W 29 kolejce obaj rywale zdobyli po 3 punkty. Tydzień później przewaga Juventusu wzrosła do 5 oczek, gdy Lazio straciło punkty we Florencji, remisując 3-3 za sprawą uderzenia Gabriela Batistuty z rzutu wolnego w drugiej minucie doliczonego czasu do drugiej połowy. 3 kolejki przed końcem przewaga Juventusu nad Lazio nadal wynosiła 5 punktów. Wydawało się, że wszystko jest już rozstrzygnięte. Juventus wielokrotnie pokazywał w przeszłości, że potrafi grać pod presją. W tamtym sezonie miał na koncie 25 tytułów mistrza Włoch, a Lazio tylko jeden, wywalczony w 1974 roku. Co więcej, stara dama miała nie najgorszy układ meczów w 3 ostatnich kolejkach sezonu. Niespodziewanie Turyńczycy przegrali z Hellasem w Weronie 0-2. Lazio w tym samym czasie pokonało po dramatycznym boju Wenecję. Przewaga Juventusu zmalała więc do 2 punktów. W przedostatniej kolejce Juventus mierzył się z Parmą, prowadząc 1-0 w doliczonym czasie drugiej połowy. Wtedy wyrównującego gola dla Parmańczyków zdobył Fabio Cannavaro. Sędzia Massimo De Santis nie uznał jednak tej bramki, co było mocno kontrowersyjne, żeby nie powiedzieć, że nieuczciwe ze strony arbitra. Podejrzenia o korupcję nie były niczym nowym we włoskim futbolu. Sergio Cranotti po meczu protestował, mówiąc: "Nasz futbol musi zostać całkowicie zreformowany. Wszyscy widzieli, co wydarzyło się w Turynie i nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego ten gol został anulowany. Lazio zasługuje na tytuł mistrzowski, zarówno moralnie, jak i dla dobra naszego futbolu." W ostatniej kolejce Lazio grało z Reginą, a Juventus na wyjeździe z Perugią. Mecze powinny być rozgrywane równolegle, ale tak nie było. Pojedynek w Perugii był opóźniony o 80 minut z powodu gwałtownych opadów deszczu. W międzyczasie podopieczni Eriksona wykonali swoją robotę i pokonali Reginę 3-0. Kibice Lazio nie mieli jednak większych złudzeń, gdyż Perugia grała w ostatniej kolejce o przysłowiową pietruszkę, mając wcześniej zapewnione utrzymanie. Pozostało im czekać na wieści ze stadio Renato Curi i modlić się o korzystny wynik. Do przerwy Perugia remisowała z Juve bezbramkowo. Zaraz na początku drugiej odsłony do piłki w polu karnym dopadł 33-letni obrońca Gryfonów Alessandro Calori i pokonał Van der Sara. Juventus nie był w stanie odpowiedzieć, a to sprawiło, że Lazio doczekało się drugiego tytułu mistrza Włoch w swojej historii. W tamtym sezonie biancocelesti zdobyli dublet, dokładając zwycięstwo w Coppa Italia po dwumeczu z Interem. W Lidze Mistrzów Lazio wyraźnie wygrało swoją grupę w pierwszej fazie rozgrywek. W drugiej fazie również finiszowało na pierwszym miejscu w grupie, przed Chelsea.
Kibice rzymskiego klubu z wielkimi nadziejami przystępowali do dwumeczu z Walencją w ćwierćfinale. Lazio było faworytem, ale nie sprostało zadaniu. Już po pierwszym meczu przegranym na Stadio Mestalla 2-5 losy rywalizacji były rozstrzygnięte. Koniec końców sezon został uznany za bardzo udany, gdyż głównym celem była walka o prymat we Włoszech. Sukces sportowy spowodował sporą aktywność na rynku transferowym. Lazio wydawało miliony na nowych zawodników, ale nie przekuwało się to na sukcesy w kolejnych sezonach. To doprowadziło do sporego zadłużenia klubu. Koncern Kranottiego Ciro także popadł w tarapaty finansowe. W 2002 roku jego obligacje stały się niewypłacalne. To spowodowało poślizgi w wypłacie wynagrodzeń dla piłkarzy. Wkrótce potem Sergio Kranotti został zmuszony do oddania swoich firm, w tym Lazio, w ręce banków, a on sam trafił do aresztu pod zarzutem oszustwa finansowego. W 2004 roku Lazio zostało kupione przez Claudio Lotito, który w 2022 roku nadal jest właścicielem klubu. Lazio pod jego rządami czterokrotnie wygrywało Coppa Italia. Sukcesu z 2000 roku nie udało się jednak do tej pory powtórzyć. Na tym koniec, jeśli chodzi o opowieść o Lazio i ich niesamowitym sezonie, który przyniósł im pierwszy od 26 lat Scudetto. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do odwiedzenia strony Futbolowe Wzloty i Upadki na Facebooku, gdzie publikuję piłkarskie historyczne ciekawostki.